ولی فیلم یعنی که اساساً وقایعی که اونجا اتفاق میفته تو این سرزمین Co się w tamtym regionie dzieje, czego jeden z powodów jest wojna i jej następstwa, no, zmusza nas, żebyśmy patrząc obiektywnie na rzeczywistość, dostrzegali jej smutek. Ale dotyczy to także naszej historii, historii obwitującej trudne wydarzenia w panowanie, sposoby rządzenia, które przez ludzi były odbierane bardzo źle i które wywoływałyby smutek, wywoływałyby poczucie porażki i rodziły właśnie smutek, nie tylko w tej chwili, ale także w trakcie historii. Utwory komiczne, które w literaturze perskiej możemy obserwować, to też jest reakcja na ten smutek, sposób na jego odreagowanie. Ja mam trochę naiwne pytanie, bo nie do końca zrozumiałem historię. Saddam zabił 190 tysięcy Kurdów. Matka jednego z nich, czy wielu ze swoich dzieci, przenosi szczątki przez rzekę graniczną. Przecież Kurdowie mieszkali w Iraku. To był ich rodzinny kraj. W związku z tym, dlaczego przenosić szczątki do Iranu? Bo tak to rozumiem. Czy to nie jest właśnie klucz do zrozumienia filmu? Ponieważ to dotyczy narodu kurdyjskiego, który jest po jednej i drugiej stronie granicy rozdzielonej przez burzliwą rzekę. Więc właściwie jest to powieść o narodzie kurdyjskim. Chciał wyjaśnić całą sytuację w tym filmie, całą skomplikowaną sytuację, bo to bardzo trudne. Dlatego nie było to moim zamiarem i nie starałem się nawet objąć całej komplikacji. I nawet właściwie w filmie nie ma bardzo wielu nawiązań do tej sytuacji, nie ma bardzo wielu wskazówek. I wydaje mi się, że to znaczenie, to symboliczne znaczenie istnienie granicy i istnienie ludzi po dwóch stronach granicy, tą granicą przedzielanych, bez znajomości dokładnej, konkretnych realiów historycznych, realiów politycznych, jest już wystarczające, żeby stworzyć historię. Dla mnie bardzo frapujące było to, że w jednym rejonie, w którym wszystko jest właściwie takie same, nie siedzę do siebie podobne, istnienie sztucznej granicy może do tego stopnia tworzyć podziały. I jest wielu takich, którzy nawet po śmierci nie mogą wrócić na swoje miejsce, na swoją stronę rzeki. I tutaj rzeka była dla mnie symbolicznym sposobem pokazania tej sytuacji. Ja chciałbym, żeby ta historia pozwoliła mi zrozumieć film. I w tej chwili mam troszkę kłopot, ponieważ granica jest z jednej strony najbardziej naturalna, przepraszam, rzeka jest najbardziej naturalną granicą. Z drugiej strony pan mówi, że rzeka jest sztuczną granicą. W związku z tym wydaje się, że tylko dlatego, że jakiś naród jest po obu stronach granicy, wtedy rzeka staje się granicą sztuczną. I tu wydaje mi się, że właśnie specyfika narodu kurdyjskiego, który jest rozrzucony i nie ma własnego państwa, znakomicie pasuje do zrozumienia filmu. Sytuacja wygląda tak, że ona, matka, chce przenieść kości swoich dzieci na tą stronę, z której sama pochodzi. Kurdowie zawierają małżeństwa pomiędzy sobą, właśnie małżeństwa przez rzekę. To też często kobiety są wydawane za mąż w drugim kraju. I ta matka pochodzi z Iranu, została wydana za mąż Iraku, ponieważ znienawidziła ten kraj, wojnę jednym słowem, i Husajna. W związku z tym chce przenieść zwłoki swoich dzieci z powrotem do swojej ojczyzny.
To jest w ogóle dziwna granica, ta granica pomiędzy Iranem i Irakiem. Znaczna jej część nie jest odgórowana ani drutem kolczastym, ani żadnym murem, tylko właśnie przebiega przez różne uwarunkowania terenowe, między innymi takie rzeki. I nie jest w żaden sposób jasne, do którego miejsca w tej rzece jest Iran, od którego miejsca zaczyna się Irak. To jest granica płynna, niewyznaczona na dobrą sprawę. I codziennie przynajmniej setki nielegalnych przekroczeń tej granicy i właściwie nikt nie jest w stanie tego kontrolować, nikt nie jest w stanie nad tym zapanować. Mamy ten film pełen spokoju, harmonii i takiego powrotu do tak zwanej normalności, gdzie ludzie mogą wreszcie szczątki swoich bliskich pochować na swojej ziemi, gdzie zaczyna to wszystko jakoś normalnie funkcjonować. Ja mam takie pytanie odnośnie tego wątku, czy dla to, co dla nas jest niezbyt jasne, ja jestem wśród tych, dla których to nie jest jasne, ale mi to nie przeszkadza, bo odbieram film emocjonalno, wizualny, nie jakimś muskułem, czy dla... Czy dla widzów w Iranie to, co dla nas jest problemem, jest zrozumiałe na 100%? Nie miałam na uwadze tego, żeby przede wszystkim przekazywać jakąś sytuację, pokazywać jakąś sytuację historyczną, ale dzisiaj, kiedy patrzę na to z pewnej perspektywy, to być może rzeczywiście powinienem był zwrócić większą uwagę na to, żeby pokazać realia historyczne, ale nie to było moim celem, wydawało mi się, że to nie jest konieczne. Ja chciałam przede wszystkim pokazać pewne wydarzenie, które traktowałam nieco w oderwaniu od historii, ale może rzeczywiście w ten sposób nie da się traktować wydarzenia, które z tą historią jest bezpośrednio związane. Gdybym chciał jeszcze raz w tej chwili ten film nakręcić, to na pewno starałbym się, żeby on był bardziej mówiący, bardziej pokazujący historię dla tych zwłaszcza, którzy nie są z nią dobrze zaznaczeni. A widzów irańskich, widzów doskonale zaznajomionych z realiami, wystarczą niewielkie aluzje, żeby mogli sobie to zdarzenie umiejscowić historycznie. Natomiast rzeczywiście może byłoby lepiej dla widza zachodniego, żeby ten film bardziej bezpośrednio opowiadał historię. To nie była intencja mojego pytania. Ja myślę, że taki film jak jest bardzo fajny i to, że działa na nas tak jak działa, to jest ok. Te niedomówienia są twórcze i inspirujące. Moja część tutaj tej dyskusji odnosiła się do tego, na ile robiąc ten film myślałeś o odbiorcy, który nie zna realiów twojego kraju. My też mamy taki problem. Czasami chcemy robić filmy w Polsce, chcemy, żeby te filmy były pokazywane na świecie, żeby ludzie je rozumieli. Nasza sytuacja jest inaczej, ale też skomplikowana, niezrozumiała, hermetyczna dla innych. I pytanie jest takie, na ile opowiadając jakąś historię musimy tłumaczyć podstawy, skąd się wzięły postaci, o co chodzi, jakie są konteksty. Otóż, tak jak już mówiłem, tutaj nie było moim celem przede wszystkim pokazanie sytuacji historycznej i ona jest tutaj pokazana na tyle, tylko na ile jest związana z obrazem. Moje pytanie jest takie, czy ten film, jeżeli usuniemy jego związek, zapomnimy o jego związku z rzeczywistością, nie będziemy mieć jego świadomości, może sam przekazywać pewne znaczenie, czy nie, może sam znaczyć sam sobie. I pytanie do mnie jest to, czy bez tych wiadomości, które Państwu tutaj przekazałem, można ten film zrozumieć, można go odebrać, czy nie. I jeżeli nie można, jeżeli one są konieczne, to znaczy, że ja popełniłem gdzieś błąd w założeniach. To moim założeniem było pokazanie pewnego zdarzenia, historii. Ja jako Iranka, ale nie Kurdyjka, nie zauważyłam tego związku z historią. On nie był dla mnie czytelny. Natomiast, może dlatego, że nie mam na ten temat wielu informacji, natomiast dla mnie najciekawsza była historia matki, uczucia matki, która usiłuje swoje dzieci przebudzić w ich miejsce.
Ja chciałbym, żeby sytuacja historyczna była tutaj jednym z ukrytych znaczeń, jedną z warstw na poziomie, której można w nim interpretować, ale nie jedyną. Warstwą, która może pomagać w interpretacji, ale nie tą, która stwarza podstawowe płaszczyzny interpretacji. Możemy trochę na temat samej konstrukcji dramaturgicznego rozmawiać. Sprawa przepowiadania tego, co ma się wydarzyć. Ciekawi mnie, czy jak ten film pisałeś i konstruowałeś, do jakiego stopnia chciałeś, żeby ludzie i w którym momencie wiedzieli, o czym jest historia. W którym momencie mają wiedzieć, że matka idzie pochować swoje dzieci. Dla mnie najważniejsze było samo to zdarzenie, bardziej niż jego uzasadnienie. Chciałam pokazać, jak ona tego dokonuje. Ja chciałam, żeby dopiero na samym końcu stało się jasne, dlaczego ta kobieta zadaje sobie tyle trudu, żeby dopiero na końcu okazało się, co jest dla niej tak cenne, żeby to nie było jasne wcześniej. I ja chciałam pokazać te uczucia, które ten instynkt, który matce każe takie trudy na siebie brać, żeby swoje dzieci tam dostarczyć, a nie sytuację historyczną. Jeżeli tego mi się nie udało przekazać, jeżeli nie udało mi się pokazać, jakie uczucia mnie powodują, to należy to uznać za słabość filmu. To jest właśnie siła, że mnie się wydaje, że ja wiem, co się stanie, mimo to oglądam ten film z dużym zainteresowaniem. I chciałem się dowiedzieć, jak się coś takiego robi. Oczywiście, suspense.